mama. Nawet jeśli to prawda, to i tak nie masz na to wpływu. Wiem. Sama ojca namawiałeś, żeby wychodził z domu, żeby spotkał się z ludźmi i nie myślał o tym, że zaraz może się życie skończyć. Tak, ale nie chcę, żeby zaczynało się na nowo z Klarą. Dobrze, to porozmawiaj z nim. Chodź, gdzieś pójdziemy. Gdzie? Tam, gdzie jest dużo ludzi i dużo muzyki. Przestaniesz o tym myśleć. Nie, zostanę w domu, nie chcę nigdzie iść. No dobrze.